A my się przenosimy w takim razie do Dagmary Kowalczyk, która jest z Crazy Mamas, tak, chciałabym się powiedzieć. Bo kiedy na świat przychodzi takie maleństwo, to mama sobie myśli, teraz to najważniejsze jest ono. A już ja i mój czas na pewno można odłożyć do sztambucha. A tańce i hulańce na pewno. Tak, a okazuje się, że są mamy, które mówią, nie, będzie czas dla mnie, jestem w stanie zatańczyć, jestem w stanie iść na imprezę. I takie mamy znalazła Dagmara. Dagmara, z jakim dzieckiem, w jakim wieku jesteśmy w stanie poszaleć tak jak one? Dzień dobry, witamy z Bielska Białej. Słuchajcie, najmłodszy tancerz w tym zespole ma zaledwie 8 miesięcy, to ten uśmiechnięty słodziak, ma na imię Pawełek. Ale tak naprawdę pierwszy raz na próbę zespołu Hustotańce jego mama wzięła Pawełka, jak miał 2 miesiące. Jak to jest możliwe tańczyć z takim baluchem? Wbrew pozorom jest łatwiej, taki maluszek się chętniej mota, chętniej przytula do mamy. No i zazwyczaj po prostu zasypia w czasie tańców. I bardzo interesuje się naszym mikrofonem. A powiedzcie, jak to jest? Czy dzieciakom nie przeszkadza światło, dźwięk, muzyka, pełno osób koło? Nie, dzieci naprawdę bardzo lubią te zajęcia. One często właśnie usypiają. Ogólnie dzieci bardzo lubią takie bujanie i bliskość, a my im to wszystko to zapewniamy. A zdarzają się jakieś takie nieprzewidziane sytuacje? To w końcu to są maluszki, tak? Na próbach, później na występach. Pewnie, że się zdarzają, to jest życie. Natomiast tak naprawdę to chusta jest lekiem na takie nieprzewidziane sytuacje, ze względu na to, że one szybciej zasypiają i się uspokajają. A jak przychodzi czas na przerwę w karmieniu, to szybko można rozmotać. A doświadczonym mamom często chusta wcale nie przeszkadza i mogą karmić też w chuście. No i trzeba pewnie oprócz stroju zabrać też pieluchy, kaszkę, chrupki, jeszcze jakieś inne akcesoria, więc sporo się nadźwigacie. Tak, tak. Mamy wszystko. Wszystko tutaj jest taka rodzinna atmosfera i wszystko rozkładamy. Dzieci mają wszystko zapewnione. I są bardzo szczęśliwe, uśmiechnięte, a tak naprawdę wszystko zaczęło się od mamy Kamili Klimont, która wymyśliła zespół Hustotańce, która, no, tak powiem, sama została mamą kilka lat temu. No i właśnie, skąd taki pomysł? No, uczę tańca już od 10 lat. 6 lat temu zostałam pierwszy raz mamą. I tak jakoś naturalnie powstał pomysł, żeby połączyć macierzyństwo, bo też nosiłam swoje dzieci, swoje pierwsze dziecko, swojego syna w chuście. Połączyć to z tańcem. Troszkę inspirowałam się też tym, co się dzieje w Meksyku. Tam jest taniec w chustach bardzo popularny. Co byś chciała powiedzieć, kochana? Powiedz. Wiadomo, że ciągniesz ją do dziennikarstwa. Czyli w Meksyku jest dużo takich zespołów, tak? Jak tak, masz? W Meksyku w ogóle chustonoszenie jest bardzo popularne. No i taniec, no bo Ameryka Południowa to jednak, oni czują te rytmy. Więc tamtych zespołów, takich jak nasz, jest naprawdę kilkaset. Jest tam też konkurs, nazywa się Imasivo i postanowiłam, że no dlaczego by nie spróbować, żeby polska drużyna też wystartowała w takim konkursie. Było nas z całej Polski 35 mam z dziećmi. Część zespołu była z Zabrza, część była z Bielska, także to jeszcze była taka międzymiastowa współpraca. Ale w ogóle współpraca tak. Między wami, jak się tutaj wchodzi do tego pomieszczenia, do waszej sali, w której ćwiczycie w Bielskim Centrum Kultury, no to widać, że wy się tak naprawdę też przyjaźnicie chyba poza samym tańczeniem, prawda? Tak, same mówimy tak troszkę, że tworzymy taką wioskę kobiet. Bardzo się wspieramy zawsze w tym, co robimy, nie tylko na sali tanecznej, ale też i poza salą. Spotykamy się, chodzimy z dziećmi w góry, no bo też mamy chusty, więc umożliwia nam to różne fajne wycieczki. A gdzie występujecie? Gdzie was można zobaczyć? Czy jedziecie po całym kraju? Nie, no z dziećmi jest troszkę jakby taka międzynarodowa kariera jest troszkę trudniejsza, ale lokalnie jak najbardziej zawsze wspieramy jakieś pikniki charytatywne, zbiórki. A jak ludzie reagują, ci, którzy was oglądają? No zawsze bardzo pozytywnie, chociaż z reguły jest zaskoczenie, że jak to takie małe dzieci już na scenie występują, że są takie grzeczne, że są takie spokojne. Jest ciężko w to uwierzyć, natomiast naprawdę jest tak, że dzieci czując bliskość swojej mamy i muzykę po prostu się pięknie wyciszają, one świetnie współpracują, one się dobrze tutaj czują, co zresztą widać. No i mają takie piękne stroje, no ciekawa jestem bardzo, jak państwo widzowie Dzień Dobry TVN zareagujecie na tańczące chusto mamy, bo mamy dla was niespodziankę. Przeżyć tę niespodziankę, to trzeba będzie poczekać do 11, nawet do parę minut po 11, tak dziewczyny wystąpią. To będzie naprawdę szał. Energetycznymi, fantastycznymi mamami, ich słodkimi pociechami. I tak jak obiecaliśmy, zapraszamy teraz na występ zespołu Hustotańce. Dziewczyny, pokażcie, co potraficie.
Por quererte.